Teoria gier to dział matematyki zajmujący się badaniem optymalnego zachowania w sytuacji konfliktu. Z początku badała dynamikę gier hazardowych, a dzisiaj na przykład służy jako pomoc do wychowania dzieci. Jakim cudem, jak to się stało. Profesor filozofii Kevin Zolman we współpracy z dziennikarzem Paulem Reburnem napisali wspólnie książkę pod tytułem The Game Theorists Guide to Parenting. Czyli poradnik wychowawczy teoretyka gier. Chociaż profesor Zolman sam jest bezdzietny, porady zostały przetestowane na najmłodszych dzieciach dziennikarza. Ma on trójkę dorosłych dzieci, dwóch synów w wieku szkolnym i jednego wnuka. Okazały się być według dziennikarza równie skuteczne w praktyce, jak obiecująco wyglądały na papierze. Stąd duży sukces poradnika. Książka odpowiada na pytanie, jak rozwiązać problem. Pojawiającego się w milionach domów oskarżenia, tato, ale to nie fair. Autorzy pocieszają nas, że wiele trudnych zachowań dzieci wydaje się być zaprogramowane genetycznie, lecz dzięki temu możliwe do wykorzystania ku dobremu. Co zatem może zrobić rodzic, którego dzieci wciąż się kłócą, lub mają nieustanne poczucie bycia traktowanym niesprawiedliwie? Cała książka obejmuje mnóstwo porad, natomiast wybrałam trzy, które wydały mi się takie najprostsze. Być może dla niektórych oczywiste, ale przede wszystkim najprostsze do zastosowania, tak praktycznie od ręki. No to jakie to są zasady, jakie to są porady. Pierwsza. Jeden dzieli, drugi wybiera. Jeżeli mieliśmy okazję obserwować rodzeństwo, czy zachowanie dzieci w grupie, widzimy, jak ważna dla nich jest sprawiedliwość. Czasami wręcz absurdalna, gdy dziecko zmienia się w psa ogrodnika, który sam nie skorzysta, lecz i innym nie da. Autorzy utrzymują, że poczucie sprawiedliwości jest wrodzone, uwarunkowane genetycznie i absolutnie naturalne. Prowadzi to do konkretnych konsekwencji. Jak się okazuje, każdy rodzic wypróbował w praktyce co najmniej jedną zasadę z teorii gier, czyli regułę jeden dzieli, drugi wybiera. Jeżeli mamy do podziału na przykład ciastko, najlepszym wyjściem wydaje się, żeby jedno dziecko je przekroiło, a drugie wybrało kawałek wydaje się fair. Niestety dzieci są bystre i dość szybko odkrywają, jak otrzymać tak zwaną większą połowę. Z reguły bowiem mniejsze dzieci mają problem z precyzyjnym ukrojeniem ciastka, dlatego starsze będzie nalegać, żeby to mniejszemu wręczyć nóż. A gdy potem wybiera większy kawałek, może na oskarżenia o niesprawiedliwość zareagować, ale to było fair, bo ty dzieliłeś. Dlatego autorzy proponują kolejne rozwiązania, które mogą pomóc w sprawiedliwym podziale dóbr. Tym bardziej, że niektóre rzeczy są niepodzielne. Jeżeli kupiliśmy na przykład PlayStation, jest jedna rzecz, której nie można podzielić przywilej korzystania z konsoli po raz pierwszy. Tylko jedno z dzieci może być pierwsze. Tak samo będzie ze zwierzątkiem domowym. Kupujemy pieska. Kto mu nada imię? Tylko jedna osoba może to zrobić, bo pies nie nauczy się reagować, jeśli dostanie od każdego domownika inne imię. Poza tym tylko jedno zostanie wpisane w książeczkę zdrowia psa. Autorzy w takim wypadku proponują aukcje. Jeżeli ktoś interesował się aukcjami, wie, że mamy różne jej rodzaje. Co ciekawe, każdy rodzaj, rodzaj nadaje się do wykorzystania jako narzędzie wychowawcze. Dzięki postawieniu pożądanej rzeczy pod licytację, zostanie ona przydzielona temu, komu najbardziej na niej zależy. Powiedzmy, że kupujemy psa, jednak w planach mamy też przygarnięcie kota. Syn bardzo cieszy się na pieska, córka nie jest wielką entuzjastką ujadającego zwierzaka i z wytęsknieniem czeka na kotka. Oczywiście oboje zgłaszają, że chcą nadać imię psu? Chłopcu niezwykle na tym zależy. Dziewczynka obawia się, czy kot rzeczywiście pojawi się w domu, dlatego nie chce rezygnować z szansy nadania imienia zwierzęciu. Możemy zastosować prostą zasadę z teorii gier: losowanie. Jednak wtedy przywilej moje, że przypaść dziecku, któremu mniej na tym zależy, a drugie i tak będzie rozżalone. Dzięki aukcji możemy odkryć, kto jest bardziej zdeterminowany zawalczyć o prawo nadania psu imienia. Jednocześnie druga osoba nie będzie miała poczucia niesprawiedliwości, bo sama zrezygnowała z tego przywileju. Jakie zatem mamy opcje? Aukcja duńska polega na tym, że zostaje wyznaczona najwyższa cena na licytowany przedmiot i jest ona stopniowo obniżana do momentu, gdy ktoś to. Coś kupi. W aukcji angielskiej zaczynamy od stawki najniższej, a każdy, kto jest skłonny tyle zapłacić, trzyma rękę w górze. Stopniowo podwyższamy stawkę. Osoba, która najdłużej utrzyma rękę w górze, zdobywa przedmiot. Co ważne, gdy ktoś wypadnie z licytacji, nie może już do niej wrócić. Istnieje też tak zwana ślepa aukcja. Nie zostaje wyznaczona cena. Uczestnicy stawiają w ciemno określoną kwotę i zapisują ją na kartce. Wygrywa ten, kto zalicytował najwyżej, natomiast płaci zaledwie dolara więcej niż zalicytował drugi w kolejności. Systemy te można stosować wymiennie, dzięki czemu unikniemy monotonii. Pytanie brzmi, co będzie walutą. Trochę głupio byłoby, gdyby dzieci zwracały rodzicom swoje kieszonkowe. Poza tym z reguły dzieci w różnym wieku dostają różne kwoty kwieszonkowego. Dla siedmiolatka 5 zł ma inną wartość niż dla piętnastolatka. Dlatego walutą mogą być obowiązki domowe. Ile warte jest nadanie psu imienia? W tym konkretnym wypadku okazało się, że zamiecenie, umycie wszystkich podłóg w domu, mycie ogie, okien oraz podzielone na trzy części... E, go, trzy godziny zabawiania najmłodszej półtora rocznej siostryczki okazało się być tą ceną, którą młodszy chłopiec z, z, zobowiązał się zapłacić za przywilej nadania psu, psu imienia. Konsekwencje: Teoria gier może przydać się też do m, pacyfikowania trudnych zachowań dzieci. Autorzy podają następujący przykład rodzina jedzie na wakacje. Siostra wciąż dokucza młodszemu bratu, a on płacze. W związku z czym tata grozi. Jak nie przestaniesz dokuczać bratu, zawracam samochód i nigdzie nie pojedziemy. Oczywiście dziewczynka po chwili zastanowienia, nadal znęca się nad bratem, przejrzała blef. Wie, że tata na pewno nie zrezygnuje z opłaconych już wakacji, aby ją ukarać. Stąd pierwsza porada, teoretyka gier. Konsekwencje niewłaściwego zachowania muszą być wiarygodne. Dalej, muszą być dotkliwe, patrząc z perspektywy dziecka. Gdyby tata zapowiedział, jeśli nie przestaniesz dokuczać bratu, wieczorem nie będziesz oglądać bajki, córka nadal nie byłaby zbyt zmotywowana. Bo zwykle na wakacjach oglądają bajki dostosowane do poziomu młodszego brata, a ona ogląda je raczej z nudów niż rzeczywistego za, zainteresowania. Trzecia porada: warto zautomatyzować konsekwencje. Przykładem zautomatyzowanej konsekwencji jest podpisywanie przez członków prestiżowych zespołów sportowych oświadczenia, że jeśli ktoś ich złapie na paleniu lub piciu alkoholu, wylatują z zespołu. Od tego nie ma odwołania. Przekroczenie zasady powoduje natychmiastową, automatyczną konsekwencję. W omawianym wyżej przypadku, taką zautomatyzowaną konsekwencją mogłoby być zapowiedzenie dzieciom: że jeśli dziewczynka będzie dokuczać bratu, automatycznie uzyskuje on prawo do wybrania muzyki, której będą słuchać do końca podróży. Jest to konsekwencja przykra dla wszystkich domowników, ponieważ maluch ma osobliwy gust muzyczny, jednak najbardziej cierpiałaby siostra, która dostaje drgawek za każdym razem, gdy brat słucha muzyki. Jak podkreślają autorzy, dobrze sformułowana groźba konsekwencji powoduje, że nie trzeba z niej korzystać. W omawianym przypadku dziewczynka natychmiast znalazła sobie bardziej konstruktywną rozrywkę. Propozycje te wydają się ciekawe i godne przetestowania. Nie jestem pewna, jak wypadnie test z automatyzowanych konsekwencji, bo wydaje się, że ma to słabe szanse zadziałania wobec dzieci mniejszych, takich przedszkolnych oraz generalnie wobec osób w stanie porwania emocjonalnego. Moje dzieci osobiste wykazały zainteresowanie systemem aukcji i postanowiliśmy skorzystać z nich przy najbliższej okazji. Wracając do e, początku, czyli do tej zasady jeden dzieli, drugi wybiera, tą zasadę też można stosować, z tym tylko, że zapowiedzieć, że osobą dzielącą powinna być to dziecko, które jest bardziej precyzyjne w podziale, czyli na przykład dziecko starsze. I wytłumaczyć dlaczego, że właśnie dzięki temu zapewniamy, że proces będzie bardziej fair. I e, tym optymistycznym akcentem kończę. Mam nadzieję, że coś z tych zasad wziętych o dziwo, właśnie, tak? Z teorii gier może się przydać w wychowaniu naszych dzieci. Tym bardziej, że jeżeli myślimy o tym, jak bardzo ważne jest dla dzieci, szczególnie jak mają rodzeństwo, poczucie, że pewne rzeczy odbywają się sprawiedliwie. To właśnie ta teoria gier nam podpowiada takie obiektywne, statystyczne rozwiązania, które będą jasne i przejrzyste dla wszystkich domowników. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych moich nagrań. Przy okazji, oczywiście, zapraszam też na naszą stronę dla rodziców rodzice.co oraz portal dla nastolatków pytam.edu.pl